Nie dotknąć tej piłki ręką. Uwaga, bo tutaj groźnie wychodzi teraz grający z numerem 30 Orzechowski. No nie zauważyli go chorzowianie. Orzechowski składa się do strzału, ale nie może sobie znaleźć miejsca. Słupek gratuje ruch Chorzów. Praktycznie z niczego w tej sytuacji uderzył Orzechowski. Ruch tak szybko ruszy pełną parą do ataku, że będzie chciał to jak najszybciej strzelić bramkę, ale widzą, że ruch raczej spokojnie podchodzi do tego spotkania. No i sami próbują uderzać na bramkę Bieleckiego i to jest kolejny groźny strzał. Tym razem Jakub Bielecki bardzo dobrze ustawiony gry. Dobra piłka w pole karne, bardzo niebezpieczne to dośrodkowanie. Ta miejsca ma znisz tutaj przed polem karnym ruchu. To może niepokoić kibiców zgromadzonych przy ulicy Cichej. Zobaczmy strzał taki sytuacyjny ponownie. Oj, Bielecki z problemami. Wydawało mi się, że pewnie złapie tą piłkę. Trzeba mieć nogę. Ładne techniczne uderzenie Janoszki. Mogło to zaskoczyć, ale nie zaskoczyło Jana Jurczaka. Natomiast, żeby się zrewanżować za tą porażkę jesienią, a teraz będzie okazja, żeby zamienić tą kontrę na bramkę. Czterema zawodnikami wychodził ruch Chorzów w tej sytuacji. No, Marcin Bochenek rzadko gości na połowie przeciwnika, ale jak już gości, to może zagrać kluczowe podanie. Okazja, żeby trafić na bramkę Bieleckiego. No i właśnie tego trafienia zabrakło na Szczepana. Ale teraz uwaga, bo Malec w pole karne. No, odbita ta piłka, ale na tyle szczęśliwie, że prosto do rąk Jana Jurczaka. Bardzo dziwna sytuacja. Wszyscy tutaj w szoku, również stadion tak jakby ostrożnie zareagowała publiczność, ale mamy rzut karny dla ruchu Chorzów. 79. minuta meczu. Szczęśliwie zdobyty rzut karny. Jest okazja zamienić na bramkę. Jest okazja dogonić Chojniczankę, tylko trzeba strzelić. Mokrzycki z 11 metra, 80 minuta meczu, wysoko, wysoko nad bramką, Michał Mokrzycki, to jest jego drugi zmarnowany w tym sezonie rzut karny. Malec, no próbują pójść za ciosem, Malec bardzo ładnie się przedał w pole karne, Malec broni, znakomicie Jurczak, pusta bramka, dobija ruch, ale ofiarnie interweniuje Marcin Bohe. Znicza. Zobaczmy to dośrodkowanie z rzutu rożnego w pole karne. Jest tam piłka na głowę. Instynktownie broni to Jurczak. Jeszcze walczy ruch. Nie ma rzutu karnego. Proszę wstawać, mówi sędzia. 0-0. Ruch remisuje ze Zniczem, sprawiając sporą niespodziankę, ale też oddając dość dużą przysługę drugiej w tabeli Chojniczance Chojnice.